Kibice mają w niedzielę dwie rzeczy do zrobienia, tak? Iść na wybory i przyjść do CSB o 17. Nowe Spółszczecina jest budowane od lat z głową, z rozsądkiem, ale start na pewno się nie położy, będzie tutaj bronił, tak jak ci wspomniałem w Radiu Olsztyn, bronił dostępu do kanału Elbląskiego. No, wydaje mi się, że to są generalnie podobne zespoły, bo tam są dobre zawodniczki, może Szczecin może nie ma podejściu Stachowskiej, powiedzmy, Sala Siwierska doszła do Szczecina, są to tam drobne osłabienia. Teraz trzyosobowy zaciąg z Nowego Sącza, Gadzina, Szczecina, Kołowa i Masna. Można powiedzieć, że to jest taki kompletny zespół, po dwie zawodniczki na pozycji bardzo dobre. Spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania i nieprzypadkowo Szczecin jest liderem po tych sześciu kolejkach. Co należy zrobić, żeby wygrać z tym zespołem? Naprawdę trzeba przede wszystkim biegać. To jest zespół bardzo dobrze przygotowany fizycznie. Ten jest Truzik. Tu ja od lat taką preferuję szkołę opartą na przygotowaniu fizycznym. Także po pierwsze wytrzymać kondycyjnie 60 minut, to jest podstawa w tym spotkaniu. Druga sprawa to jest pokonać Adriannę Płaczek, wyśmienitą bramkarkę młodego pokolenia, która kilka lat się uczyła od sali szywierskiej z dobrym skutkiem. To będzie taki pojedynek dwóch bramkarek, tak? z tego samego klubu z zeszłego roku. Myślę, że bramkarki w tym meczu mogą mieć spore znaczenie, tak? Czyli jakby motoryka plus gra bramkarek. Tak myślę, że te dwie sprawy zadecydują.